Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko, z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał Spowerat, a wy oglądacie 67. I już wam od razu na tym miejscu, w tym miejscu zaznaczam, że przedostatni odcinek z fabuły głównej Wiedźmina edycji rozszerzonej na hardzie i na touchpadzie, bo jestem masochistą. A poza tym lubię wyzwania, grałem w tę grę tyle razy, że naprawdę. Patrzcie, nie jest utopiec na jednego hita. To jest niesamowite. Jakie ja mam ulepszenia na broni? Na mieczu nic, no to trzeba to zmienić, słuchajcie. Bo to tak nie może być. Założymy sobie na przykład, kurde, osełkę chociażby. I to już nam zmieni klimat. O, mamy tutaj w ogóle wojownika Wodianoi. A co ja mam na mieczu naszym, tym Jadwisielców, a na tym? Nic, to na Diable sobie założymy też brunatny olej. I zobaczymy, jak Diable działa w walce. Proszę bardzo. Matko, jak on okropnie wygląda z tym. Chyba nie zobaczymy, jak Diable działa w walce. O, nieźle. Zaszlachtowaliśmy ich wszystkich. Jeśli chodzi o utopce, topielce i tak dalej, no to tutaj nie ma z was co zbierać w ogóle. Bledzojgery, to wiadomo. Jest tutaj bardzo bogata flora na tym podmokłym terenie, na zalanych łąkach. Nawet mamy chyba... Wydaje mi się, że z tego co pamiętam były tam jakieś skrzynki. Ale nie ma co tutaj specjalnie oglądać. Jak widzicie, znajdujemy się w takim dziwnym trochę miejscu. Tam widać starą wyzimę, wieżę. Tam widać w ogóle wyzimę. Nie mamy wyboru, jedyną tak naprawdę sensowną drogą jest dworzyszcze. Kurde, nie spodziewałem się tego, że mnie to tak załatwi. Ile ja mam jeszcze jaskółkę? 51 minut, to niedobrze, ale z drugiej strony mamy tutaj zamaskowanych wojowników, mamy też ciało. Też trzeba będzie to ciało, uważam, zbadać. Mamy ognisko. Przy ciele mamy tak, wódkę. Bardzo dużo wódki, co się przyda. Runa ziemi. I to właściwie tyle. Tyle potrzebuję. No to pochodnie też możemy założyć. Okej, bo to oznacza, że możemy zrobić jeszcze jakiś eliksir. Ja jestem za, że zrobimy sobie tak, biały miód. Uwierzcie mi, przyda się. Ile mamy jaskółki? Przede wszystkim mamy jedną jaskółkę? W ogóle nie mamy jaskółki? Nie, chyba mamy gdzieś. O, tu mamy 5 jaskółek mamy, okej. A słuchajcie, nie mam petard w ogóle? To nie może tak być. Weźmiemy sobie słońce z Elikani. Zrobimy. Wierzba daje całkowitą odporność na ogłuszenie i powalenie. To nam się, uwierzcie, przyda. Powój ewentualnie, no jeszcze puszczyk. No to puszczyk się przyda. Okej. Jeszcze jakiś olej. Ale oleje mamy. Cinfrit, nakładany na ostrze miecza, wywołuje paraliżujący ból. I to by było na tyle. Śpimy. Uwierzcie, przyda się. Godzinę spaliśmy. I teraz tak. Jeśli chodzi o eliksiry, to 5 godzin filtru nam zostało. Lasu Mariborskiego też 5 godzin. I puszczyka 5 godzin, więc tego nie potrzebujemy. Jedyne co potrzebujemy to jaskuła. Gdzieś tu jest. Jest jeszcze... A, weźmy sobie tego rosomaka. Już niech będzie. Założymy sobie. Dzierżba. Fajna jest dzierżba. Możemy pójść w dzierżbę. I jeszcze możemy pójść oczywiście później w kota. Zobaczymy, czy będziemy potrzebować kota w ogóle. No, będziemy potrzebować, bo już wiem, że będziemy potrzebować. Chyba, że jeszcze w coś pójdziemy. Na przykład właśnie pełnia. No, ale nam trochę toksyczność wzrosła, nie? Toksyczność wzrosła bardzo. Jesteśmy pod działaniem pełni, dzierżby, rosomaka, filtru Petriego, lasu Mariborskiego, puszczyka, jaskółki i dominanty Nigredo, obrażenia zwiększone o tam 20%. Okej.
Zapisujemy sobie. Gra zapisana. Możemy iść z tematem. Tych roślin to już nie ma co zbierać. Kurde, jak tu się wchodziło? Którędy się tu wchodziło? Tamtędy chyba. Tam jest jeszcze jedno ciało. I też jest wódka. No to się przyda później. Zmutowana Ryla i Azar Javet na czerwono. Tu już mamy trochę spoiler, co nas czeka. O, Azar Javet, proszę bardzo. Witaj ponownie, Geralt. Poznałeś już Rylę? Przeszła ostatnio swoistą przemianę. Otrzymała dar życia. Geralt! Swoistą przemianę, dar życia? Kpisz sobie. Ryla nie żyje. Ten bezwolny work krwi i mięśni nazywasz żywym? Biała Ryla jest teraz istotą niemal doskonałą. Przekonasz się o tym. Twoje eksperymenty są żałosne. Tak jak i ty. Ryla, kochanie, chyba nie pozwolisz obrażać swojego pana. Geralt! No to chodź tu. Spróbujemy teraz tym cię potraktować. O matko, jak mnie oślepiła. Widzieliście to? Kocham te heavy metal na soundtracku. Ona też jest oślepiona? Możesz rzucić znak w końcu? Rzucaj! Kurde, on nie słucha, bo... On nie słucha, bo jest głupi. Dobra, Ryla. Co my tu mamy? Mamy dekokt Trafarda Białego. Który zresztą mógłbym chyba... A, natychmiast przywraca część tych utraconych punktów żywotności. Dobra, nieważne. Możesz rzucić znak, czy touchpad tego nie ogarnia? No. Mógł rzucić znak. Dobra, to tak się sprawuje ten miecz. Teraz dla porównania, ten, który jest pod R-ką. Chyba jednak trochę lepiej. Ja wiem, że Igni dało radę, ale on naprawdę chyba jest lepszy. Teraz spróbujemy bez Igni. Kurde, na touchpadzie jest grubo. O, ależ piękny jest Geralt na tym najwyższym poziomie. Chodźcie tu. Max Salamandry. Oj. Trochę minęło, odkąd robiliście na mnie wrażenie. Przyzwałeś Ifryta? O ty gnoju. Dobra. Chwila, bo muszę się wami zająć, ogary. Na nie to chyba, na te zmutowane ogary chyba stalowy, ale nie jestem pewien. Dają tylko 5 punktów doświadczenia. Jeszcze nigdy nie byłem tak wykokszony, żeby mi dawały tylko 5 punktów. Chyba jestem blisko celu. Zobaczmy. Zmutowana Ryla, spotkałem Rylę. Została poddana mutacjom, co chyba mocno wpłynęło na jej psychikę. Niestety muszę ją zabić, nie pozostawiła mi wyboru. Blisko celu, w starym dworzyszczu natknąłem się na salamandry i zmutowane ogary. Chyba jestem blisko celu. Wow, olbrzymi mutant. Tu już lecimy na grubo. A, Triss nam pomogła. Patrzcie. Ale nie dam wam zdobyć expa. Zobaczcie, że mutanty zabójcy korzystają z wiedźmińskich stylów walki. Co to było? Nie jestem pewien. Chyba jakieś mutanty. Zjawiłaś się w samą porę. Daj spokój, nie mogłam zostawić cię samego. Dzięki, Triss. Geralt? Jestem pewien, że baza Salamandry znajduje się w starym dworzyszczu. Też tak uważam. Dlatego przed odejściem z zamku zaopatrzyłam się w klucz do krypty. Można z niej przejść do katakumb pod dworzyszczem. Jesteś genialna. Idziemy? Za chwilę. No jeszcze chwila, bo musimy zwłoki ograbić. Kły bestii nie są mi już w ogóle potrzebne. Jeszcze szukam... O, piryt, fajne. Jeszcze szukam... Ewentualnie jakichś
pomocy, nazwijmy to naukowych. O, na przykład Optima Mater. I to chyba tyle w temacie. Gdzieś tutaj był mag, ale już chyba właśnie tego maga wykończyłem. Proszę, proszę, ile wódki. Spoko. I jeszcze runa księżyca. Wzrost wrażliwości przeciwnika na srebro wzrasta. Może mi się to przydać później. Geralt? Jak sytuacja na froncie? Skojatel mordują ludzi, zakon morduje nie ludzi, pomiędzy nimi krążą żołnierze Foltesta starający się zaprowadzić porządek. Z grubsza mamy remis. Nie wygląda to dobrze. Nie jest tragicznie. Po tym, jak odczarowałeś Addę, Foltest wyraził chęć zawarcia tajnego sojuszu z Lożą. Postąpił, jak przystało na rozsądnego monarchę. Loża udzieli mu wsparcia, dzięki któremu utrzyma tron i zaprowadzi porządek w Wyzimie. Udało ci się zrealizować swoje tajne plany. Między innymi dzięki tobie, Geralt. Ale najważniejszy jest fakt, że uda się ocalić setki istnień. Triss. Wiem, Geralt. Wiem. Okej, chyba możemy już iść. Geralt? W ogóle ona się tutaj pojawia, jak jesteśmy na neutralu. Jak jesteśmy po stronie zakonu, pojawia się Siegfried. A jak jesteśmy po stronie wiewiórek, to Yavin. Wejście do katakumb. Triss zna wejście do katakumb pod starym dworzyszczem i postanowiła mi je pokazać. Muszę iść za Triss, muszę za nią iść. I też mi się wydaje, że to wejście jest gdzie indziej. W różnych miejscach. Matko, mi się już kończy miejsce na to wszystko. Żeby tak... Chyba, że jest tu jakieś ognisko jeszcze. Jest tu ognisko, to teoretycznie mogę się jeszcze przespać, wtedy zniweluję negatywne skutki toksyczności. A tak, to mamy 6 godzin, to 6, to 6, to 4, 4, ale to mi starczy na spokojnie, no i jest kółko, ale to wiadomo. Dobra. Mogę się tak nawtykać tych eliksirów, że masakra. Nie, nie Quen. Czy ja w ogóle użyłem tutaj Quena tak poza celami czysto demonstracyjnymi? Nie mam pojęcia. W każdym razie ruszamy. I dalej jesteśmy pod wpływem prawie że wszystkiego poza jaskółką, którą sobie teraz wypijemy. A kurde, nie wykorzystałem tego, żeby pójść w alchemię. No trudno. Chyba nie będziemy potrzebować tego białego miodu jednak. Tak mi się wydaje, patrzcie, mam niemal zerową toksyczność. O, wiewiórki się rzuciły na żołnierzy. Co tu się dzieje? Nie, zamaskowani wojownicy. Okej. Nie zamaskowany, tylko zmutowany rycerz. No. Niezłe to jest. Geralt, to nie ma sensu. Musisz się śpieszyć, bo nie wiadomo, co knuje salamandra. Więc chodźmy. Nie, ja zostanę. Zostało mi jeszcze sporo mocy, a te mutanty naprawdę mnie wkurzyły. Właduję w nich trochę ognistych kul. Nie, Triss, to zbyt niebezpieczne. Od kiedy pytam cię o pozwolenie na pakowanie się w kłopoty? Albo ty mnie, skoro przy tym jesteśmy? Triss... Nie ma czasu, nadchodzą następni. Idź już wreszcie. Nie znoszę łzawych pożegnań. Do zobaczenia, Triss. No to ruszamy. Na szczęście mamy kota aktywnego. O matko, jeszcze jedna Bruxa. Ja już myślałem, że koniec z cenzurami. Ale dobrze. Przynajmniej trochę sobie ponabijam jeszcze expa. Matko, wy wychodzicie znikąd. Mamy Garkaina, jeszcze jednego. Zaraz wbijemy poziom.
Dobra, i ta Bruxa to niby gdzie? Tam mamy upiora. Tam jeszcze też coś mamy. Wow, to jest niesamowite. Trzeba zwiedzać, uważam. Kostnica. I Garkain kolejny. Przydałby się olej przeciw wampirom. 310 doświadczenia. Jaki smród. Upiór. Upiór daje już tylko jeden? Niemożliwe. To są chyba takie upiory, które dają jeden tutaj, w tym konkretnym miejscu. Mauzoleum. Sprytne, fajne miejsce. I mamy tu mutantów zabójców walczących z Bruxą. No! To w którą stronę mam iść? Bo drzwi są dwoje. Te są zamknięte. No to musimy iść tam. Słuchajcie, zrobiłem szybkiego save'a i poszedłem po myszkę jednak, bo ja jestem pro, jestem wiedźmino-maniakiem. Moja potęga nie zna granic, ale jak się okazuje, jednak zna. Co my tutaj mamy? Coś, co by mi się przydało do alchemii. Nic, poza tym, że mamy zamieć, czyli absolutnie najgorszy eliksir w historii. To już jest ten moment, że przeciwnicy mają w sobie eliksiry. Ja jestem absolutnie i tak napakowany eliksirami, więc zwróćcie uwagę właśnie na postawę tych mutantów. Zamaskowanie wojownicy, to umówmy się, jest nic. Natomiast dobrze będzie przeszukać. Mamy roztwór rtęciowy, przede wszystkim oreny. Ja wymieniam te miecze, jak widzicie. Interesująco to wygląda, nie? Ta walka z nimi na takiej płynności, szybkości i wszystkim. Chyba się spóźniłem trochę. Ale wykończyłem go. Idziemy dalej. Idziemy... Przejście do laboratorium. Okej, okay, a z tyłu za nami jeszcze coś jest. Ja bym chciał bardzo zobaczyć co. Nowy region przepaść. Już kurde, nic mi to nie mówi. Już nie pamiętam tego aż tak dobrze jak innych lokacji. Wszystkich możliwych. Faktycznie jest tu jakaś przepaść, nie? Wygląda to mocarnie. Mamy tu ognisko w ogóle. Teoretycznie może się przydać. Ale potencjał lokacji jest zmarnowany. Zobaczymy, jak tam Diable sobie radzi. Słuchajcie, za niedługo wbijemy. Naprawdę za bardzo niedługo, za 1000, nieco mniej niż 100. 1000, pomóżcie mi, 1086 punktów doświadczenia zostało? Chyba tak? Tak, 1086, dokładnie. To naprawdę niewiele. I wbijemy nowy poziom. Finałowy poziom w grze. Ja jestem zachwycony. Brniemy, moi drodzy, brniemy, bo jesteśmy bardzo blisko sukcesu. Dopiero w przedostatnim odcinku, ale się uda. Ja sobie pozwolę tutaj zrobić save'a. Tego nigdy nie jest za dużo. I mamy Azara Javeda i jego potwora z piekła rodem. Wiesz, że Raila miała do ciebie słabość. Zawsze cię podziwiała. Szkoda, stanowilibyście dobraną parę. Kończmy tę farsę. Rzekłeś. Oto Kościej. Stworzony specjalnie do walki. Zabójca doskonały. Kocham jego głos. Słuchajcie, szybka jeszcze akcja w bestiariuszu. Mianowicie Kościej. Kościej jest niestrudzoną maszyną do zabijania w walce. Nie wykorzystuje skomplikowanej taktyki i tak mu nikt nie sprosta, podatny na srebro. Dobrze wiedzieć. Przerzucimy sobie jeszcze znak. Ja
Ja totalnie nie pamiętam, jak się z nim walczy. Poza tym, że całkiem nieźle nam idzie. O, matko! On nas tak rąbie? Dobra, dobra, dobra. Koleś. Koleś. Koleś, koleś, koleś. Wróć tu chwilę, Geralt. Co ty robisz? Nie możesz rzucać znaków, czy co ty zrobiłeś? Nowy poziom wbiliśmy. 50. poziom. I krwawimy. Ale już, już nie. Serce Kościeja bierzemy. To jest absolutnie konieczny składnik alchemiczny. To było niesamowite. Kościej. Poświęcenie. Triss postanowiła. Kościej. Zabiłem Kościeja, jednego z najstraszliwszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Muszę iść dalej i znaleźć przywódcę Salamandry. Zdecydowanie. Nie bez powodu robiłem tego save'a. Całkiem sporo nam odebrał zdrowia. Gdyby nie ta mikstura, którą mam założoną, czyli pełnia, bo mógłby być problem. Na szczęście problemu nie było. Walczmy dalej z mutantami. No tak, mamy znowu odnogi. Przejście do laboratorium. Laboratorium. Dobra, wydaje mi się, że możemy iść tutaj. I przede wszystkim mamy ognisko. Ja sobie to ognisko chętnie obczaję. Tu w ogóle mamy jakieś wyjście. No to już. Rzucisz ty znak, Geralt? Dobra, ważne... Ważne jest, że... Mamy dwa złote talenty. Tu już wszędzie zrobione. Teoretycznie w znak art jeszcze mogę pójść. Srebrnych talentów już nie mam, więc... Już nie przychodzą. Mogę tylko ten nieszczęsny art ulepszać. To się przyda oczywiście. I z tego co wiem, potem już nie ma talentów. Po 50. poziomie. Jesteśmy legendarnym Wiedźminem. Koniec tematu. Mogłem jeszcze w alchemię pójść, ale już nie będę kusił losu bardziej. Jeśli chodzi o moje eliksiry. Więc tak, 3 godziny rosomak, puszczyk, niewiele zostało puszczyka, las mariborski, filtr Petriego, dzierzba, ok, i pełnia, zwiększa żywotność maksymalną, to spoko. To będziemy musieli pójść w te jakieś filtry Petriego, lasy mariborskie i te inne sprawy. Idziemy zatem w jaskółę i to na razie tyle. Znowu saving, bo tu już nie ma żartów na tym etapie. Tu w ogóle mamy jeszcze tak brunatny olej. To się ceni. Zamaskowani wojownicy, zmutowane ogary. Zaraz ruszamy w wir walki. W stylu grupowym, tym razem, dawno nie było. Dawno nie było. Jeszcze raz. Pięknie. Jeszcze ty. No i poszło. Jakoś poszło. Aha, tu jest laboratorium. Tutaj robimy kółko. To zróbmy. Tu mam jad wisielców? Naprawdę? A olej z Cinfrit na co miałem nałożone? Chyba na... Nie no, osełka? Mi się wydaje, że miałem na coś, ale... Okej. Otworzyłem z drugiej strony? Nie. Więc musimy iść do tego laboratorium. Świetnie. Jeśli chodzi o puszczyki... Dobra, damy radę. Słuchajcie, damy radę bez tego. To teraz tak. Pełnię mamy, dekokt mamy, powój nie jest nam potrzebny, biały miód. Wierzbę wypijmy w tym momencie. To by było na tyle. Jeśli chodzi o wilka, to możemy też wypić wilka. A mimo, że już go chyba wcześniej wypiłem, nie? Tak, bo nie doszedł nam żaden nowy efekt, chyba że już wyczerpałem temat po prostu. Ale okej, wydaje mi się, że nie potrzebujemy więcej. Że starczy te 20 minut, które mamy. Mam nadzieję. To jest laboratorium. Mamy skrzynię, jaskinię, wow. Tu nigdy chyba w życiu nie byłem. Tu w życiu nie byłem, naprawdę. Niesamowite, co to w ogóle
jak to człowiek odkrywa wszystko. No to ruszamy. Wow, dopiero teraz się pojawiłeś? Azar, proszę cię. Jesteś straszliwie irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego kościeja. Cóż, trzeba będzie rozwiązać sprawę bardziej tradycyjnymi metodami. Nie mogę się doczekać. Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Javed. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Kocham ten tekst. Gdzie oni są? Zmutowani rycerze. Szybko poszło. Jak ta przesterowana gitara wjeżdża, to jest miód. Twoja kolej, Javed. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. Triss Merigold jest właśnie wleczona do laboratoriów. Pozwolę mutantom, żeby zabawili się z nią w nagrodę. Później będą tortury. Mam dla niej zaplanowany specjalny repertuar. Same złote przeboje. Wiesz, że każdego można złamać, to tylko kwestia czasu. Ona jest strasznie uparta, więc to będzie długo trwało. I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela? Powiem ci. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu i odwlekasz to, co nieuniknione. Alar Zarbintala! Berengar? Już myślałem, że nie zdążę. Przyda się pomoc na dłoń? Jasne. Przyznam, że przez chwilę nie byłem pewien. Zaskoczyłeś mnie. Przemyślałem parę spraw. Wróciłeś, tchórzu. Wiesz, jaka kara cię czeka? Ale możesz jej uniknąć. Zabij Geralta z Rivii, a zastanowię się nad okazaniem łaski. Twoje groźby już na mnie nie działają. Szykuj się, czarowniku. Idę po ciebie. Spotkamy się jeszcze, wilku. Berengar podjął decyzję. Wiedział, gdzie ukrywa się Javed. Wiedział też, że prędzej czy później znajdę czarownika. I wiedział, że samotna walka to samobójstwo. Zły w ogóle, zły miecz wybrałem. Dobrze, że mam odporność na powalenie. O, na oślepienie nie mam. Kolender. I padł Berengar. Myślałem, że uda mi się go ocalić, ale nie. Oślepienie jest koszmarne w przypadku Javeda, ale jak widzicie, daje sobie radę. Gdybym wybrał dobrą postawę najpierw na niego, to by było lepiej. Ale tutaj Javed padł. Muszę dokładnie przeszukać laboratorium. No niestety Berengar nie żyje. Miał przy sobie dekokt. Jeszcze miał co? Kota miał. To też się przyda. I to tyle. Smak zemsty. Kościej, zabiłem Kościeja. Azar Javed zabity. Zabiłem Azara Javeda, przywódcę Salamandry. W ten sposób urwałem łeb Hydrze, a sekretna organizacja przeszła do historii. Muszę przeszukać katakumby i odnaleźć wiedźmińskie tajemnice. Dobra. Z Azara zostały tylko kości. Serce Kościeja. Zwój. Myśmy ten zwój już chyba kiedyś czytali. Notatki zawierają receptę na eliksir. Z wykorzystaniem serca Kościeja po wypiciu eliksir dodaje jeden złoty talent.
Serce strzygi przeczytałem. W ogóle czemu tych zleceń Geralt nie oddawał w tym rozdziale? Przecież ja te zlecenia robiłem i bez sensu, że je mam dalej. Złoty pierścień, no to powiedzmy wierzba. Bracia więksi, dokumentacja eksperymentów. Dobrze. Notatki z eksperymentów. Dokumentacja eksperymentów polegających na mutowaniu ludzi i zwierząt. Książka opisuje wyniki badań nad zmutowanymi wojownikami, które zostały oznaczone jako eksperyment F i S oraz wyniki badań nad zmutowanymi ogarami wojennymi. Książka dodaje wpisy do dziennika w kategorii bestiariusz i mamy jeszcze bracia więksi. Dokumenty opisują nadludzi, supermutantów nazywanych braćmi większymi. Zobaczmy. W dzienniku bracia więksi. Występowanie. Mutanci, którzy powstali w wyniku eksperymentów z wiedźmińskimi recepturami i eliksirami. Nadludzie, idealni wojownicy, wiernie służą zakonowi płonącej róży, tworząc oddziały szturmowe. Odporności. Nie czują strachu ani bólu, są odporni na zauroczenie, w tym znak Axi. Nie można ich rozbroić. Niewrażliwi na powalenie i ogłuszenie. Podatność. Można ich zranić bronią stalową, czyli dobrze walczyłem. Taktyka. Są powolni, ale świetnie opancerzeni i silni. Sprawnie posługują się bronią, ich cios może ogłuszyć. Alchemia, mutagen i przysadka mózgowa. Z wielką dumą i pełną odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że eksperyment zakończył się sukcesem. Wyhodowana przez nas rasa nadludzi spełnia wszelkie oczekiwania z nawiązką i zadowoli Jakuba z Aldersbergu. Połączenie inteligencji, wytrzymałości i brutalnej siły poskromionej tylko przez lojalność wobec płonącej róży jest przyszłością świata. No więc nie przedłużając wam dalej, troszeczkę zaspoilerowałem wam temat. Javed, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w zimie zmutowanych braci zakonnych. Przyślij mi też więcej tych nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javed nie żyje. Wiedźmin Geralt! Oczekuj mnie, wielki mistrzu. Wkrótce. Geralt, jesteś! Triss, nic ci nie jest? Mówiłam ci, że sobie poradzę. Co się działo na dole? Opowiem ci później. Geralt? Co wiesz o wielkim mistrzu? Jest postacią niezwykle charyzmatyczną. Poza tym posiada dziki talent magiczny. Dziki? Coś jak źródło. Jest wyczulony na moc. Potrafi z niej korzystać intuicyjnie. Nie miał nauczyciela i nie uczęszczał do Akademii Magicznej. Sprawdziłam to. Prawdopodobnie zapanował nad mocą dzięki olbrzymiej dyscyplinie, typowej dla różnych sekt religijnych. Jak wielka jest jego moc? Trudno powiedzieć. Bardzo dobrze się ekranuje. Nie pogadamy? Geralt? Szef Salamandry nie żyje. Wspaniała wiadomość. Dowiedziałeś się czegoś o organizacji kontrolującej Salamandrę? Tak, to zakon płonącej róży. O bogowie, ale to znaczy... Właśnie. Musimy pędem udać się do Wyzimy i powiadomić króla. Widziałam łódź na przystani. Tam się spotkajmy. Dobrze. I tyle. Wiedźmińskie tajemnice. Mistrz Salamandry. Azar, Javed i Magister są martwi, jednak mimo że zniszczyłem laboratorium Salamandry, w którym tworzono mutanty, nie odzyskałem wiedźmińskich sekretów. Aby je odzyskać, muszę dotrzeć do wielkiego mistrza zakonu płonącej róży Jakuba de Aldersberg. To on stworzył Salamandrę i to on przechowuje tajemnicę Kaer Morhen. Żeby odzyskać skradzione sekrety, muszę dotrzeć do wielkiego mistrza zakonu płonącej róży w Wyzimie. Smak zemsty łódź. Nie udało mi się odnaleźć wiedźmińskich tajemnic, ale to jeszcze nie koniec. Mam zamiar ostrzec króla przed wielkim mistrzem. Przywódca zakonu może mieć przy sobie wykradzione sekrety. Triss załatwiła transport do Wyzimy Klasztornej. Mamy spotkać się na przystani, gdzie czeka na nas łódź. Muszę ostrzec króla, na przystani czeka na mnie Triss i łódź do Wyzimy. Postacie, Berengar. Tym razem to Berengar poszedł moim śladem. Dołączył do mnie podczas walki z Azarem Javedem i zginął, ale jego poświęcenie nie poszło na marne. No właśnie, gdyby nie zginął jakimś cudem, to by tego wpisu po prostu nie było. A on by mówił w kółko, że przemyślał parę spraw. Biała Rajla. Ponownie spotkałem najemniczkę. Salamandra odnalazła konającą Rajlę i poddała ją procesowi mutacji. Rajla wróciła do zdrowia i jako mutantka szybko odzyskała siły. W zamian za drugie życie musiała zapłacić nowym panom bezwzględną lojalnością. Próbowała mnie zatrzymać i musiałem ją zabić. Tym razem
ostatecznie. Jeśli chodzi o bestiariusz, no to bracia więksi już nam zaspoilerowali wcześniej Jakuba de Aldersberg. Mamy 4 nowe wpisy, jeśli chodzi o mutacje. Mutant. Występowanie. Istoty stworzone przez salamandrę są nieudanymi mutantami. Powstały w efekcie badań nad stworzeniem mutanta idealnego. Odporności, jak bardzo sprawni i wyćwiczeni ludzie. Podatności, podatne na miecz stalowy. Taktyka. Są szybcy i zwinni. Starają się wykorzystać te cechy w starciu z przeciwnikiem. Najskuteczniejszy w walce z nimi jest styl szybki. Alchemia, przysadka mózgowa, ścięgna i kły bestii. Wydaje się, że zaproponowana droga mutacji jest ślepym zaułkiem. W rezultacie przemiany powstają istoty szybkie, zwinne i agresywne, ale pozbawione inteligencji. Są bliższe zwierzętom niż ludziom. Nie znaczy to rzecz jasna, że trudno dla nich znaleźć zastosowanie. Przeciwnie. Uproszczone procedury mutacji gwarantują, że możemy stworzyć wiele eksperymentów F, które są doskonałym narzędziem szerzenia chaosu i terroru. Mutant zabójca. Występowanie. Mutanci, którzy powstali w wyniku eksperymentów z wiedźmińskimi recepturami i eliksirami. Wiernie służą zakonowi płonącej róży, wspomagając oddziały szturmowców. Odporności. Nie czują strachu ani bólu. Są odporni na zauroczenie, w tym znak akcji. To jest w ogóle urocze, jak gra sugeruje, że ja w ogóle chcę znaku akcji używać. Nie można ich rozbroić. Niewrażliwi na precyzyjne trafienie, powalenie i ogłuszenie. Podatności. Można ich zranić bronią stalową. Taktyka. Szybcy i mobilni. Pod względem waleczności nie ustępują szturmowcom, chociaż są od nich gorzej opancerzeni. Zadają precyzyjne trafienia, które wywołują ból. Alchemia mutagen i przysadka mózgowa. Niewzruszona wiara, siła i odwaga. Oto dewiza braci większych. Te cnoty są niezbędne do zwycięstwa, jednak same w sobie nie wystarczą, aby je odnieść. Nie wolno bowiem lekceważyć podstawowych zasad sztuki wojennej. Tworząc nowe formacje rycerskie, należy pamiętać o oddziałach pomocniczych, które zapewnią armii większą elastyczność na polach bitew całego świata. Ogar. Występowanie. To bestie tresowane i wypuszczane do walki przez nadzorców. Są opancerzone i wyjątkowo zaciekłe. Odporności. Niewrażliwe na strach i odporne na ogłuszenie. Podatności. Można je zranić ostrzem srebrnym. Taktyka. Ogary są prowadzone przez zmutowanych nadzorców bestii. Walczą jako uzupełnienie innych formacji. Alchemia, mutagen, wątroba i kły bestii. W pierwszej fazie badań przeprowadzaliśmy eksperymenty wyłącznie na zwierzętach. Po wyhodowaniu zmutowanego ogara zyskaliśmy pewność, że receptury eliksirów są odpowiednie i jeśli zastosujemy je do przemiany ludzi, otrzymamy dokładnie ten rezultat, o który nam chodziło. Olbrzymi mutant. Występowanie. Istoty stworzone przez salamandrę są nieudanymi mutantami. Powstały w efekcie badań nad stworzeniem mutanta idealnego. Odporności, jak niezwykle sprawni i wyćwiczeni ludzie. Podatności, podatni na miecz stalowy. Taktyka. Są powolni, ale silni. Sploty mięśni i gruba skóra chronią je przed ciosami. Najskuteczniejszy w walce z nimi jest styl silny. Alchemia, przysadka mózgowa i wątroba bestii, mutagen. Eksperyment zawiódł nasze nadzieje. Okazał się bestialskim mutantem o nadludzkiej sile, zatrważającym okrucieństwie i znikomej inteligencji. Na szczęście nasi mistrzowie byli zadowoleni. W ich planie jest miejsce również dla olbrzymich mutantów. Odnoszę wręcz wrażenie, że plan naszych mistrzów opiera się głównie na wykorzystaniu takich właśnie stworzeń. W receptach mamy eliksir z serca kościeja. Działanie. Eliksir dodaje 1 złoty talent. Można go wykorzystać do uzyskania dowolnego ulepszenia. Przygotowanie. W skład eliksiru wchodzą serce kościeja, a także składniki zawierające 1 dawkę eteru i 2 dawki hydragenum. Niezbędna jest również baza w postaci mocnego alkoholu dobrej jakości. Czas działania natychmiastowy, toksyczność brak. Legendarny komponent alchemiczny, jakim jest serce kościeja, pozwala stworzyć eliksir mutagenny, pogłębiający zmiany wywołane próbą traw. To tyle jeśli chodzi o recepty. Chyba już więcej ich nigdy nie będzie. Składniki. Mutagen otrzymywany z ciał mutantów. Przysadka mózgowa otrzymywana z ciał zmutowanych istot. I to tyle. W glosariuszu nic, w samouczkach nic. W zadaniach jeszcze tylko 4 nam zostały i koniec. Koniec. Tu rycerze. Piękna sprawa. Tam mamy iść na łódź, ale najpierw się kimniemy. Możemy oczywiście chyba jeszcze wrócić do starej wyzimy w ogóle, ale to naprawdę na tym etapie nie ma sensu. Już wszystko za nami. Teraz tylko...
Teraz tylko ostatnie podrygi, jeśli chodzi o alchemię. Tutaj mogę zrobić eliksir z serca kościeja, co też czynię. Jeśli chodzi o jaskółkę, to jej nigdy dosyć. Też tam zostały nam. Obój sobie też zrobimy, się przyda. I wierzba jak najbardziej. I tyle. Rozpoczynamy medytację. Już nam się tak eliksiry nie przydadzą w ogóle. To była chyba najtrudniejsza walka w grze z tym Azarem, a i tak poszło całkiem nieźle. Zazwyczaj tam ganiałem się z nim po laboratorium jak idiota. Zjedz coś, Geralt, bo jesteś głodny. Zapewne. Doskonale. Co tu mam z tą krwią? No nie wiem, jakiś eliksir. Eliksir z serca kościeja. Złoty talent mamy zapewniony. Możemy sobie ulepszyć dzięki temu znak art. I słuchajcie, jest dobrze. Kończymy rozdział 5 za 3 sekundy. Jeden złoty talent. Mogę wicher, ogłuszenie zwiększyć znaku art. I to jest chyba jedyna rzecz, jaką mogę zrobić na chwilę obecną. Tak jest. Więcej nie mogę. Medytujemy następną godzinę i działanie niektórych eliksirów powinno nam spaść. Spadło, zostały trzy. Dominanta Rubedo, wierzba i wilk. Wilka sobie możemy zostawić w takim razie. Mamy piękny zachód słońca nad starym dworzyszczem. Zrujnowanym w ogóle. Idziemy na tę łódź. Płyniemy do Wzimy. I tym sposobem skończymy piąty rozdział i zaczniemy, panie i panowie, epilog. Tam w ogóle patrzcie, jak pięknie widać cały krajobraz. Pozwolę sobie zapisać. Widać tu bagna po lewej, ale widać też starą Wyzimę. W ogóle dużo widać, nie? Widać Wyzimę klasztorną, zamek, groble. Pięknie to wszystko wygląda. No dobra, gadamy z Triss. Geralt? Jesteś gotowa na przeprawę? Tak, a ty? Jej włosy są gotowe. Ja też, płyńmy. I to by było na tyle w rozdziale 5. W następnym odcinku wkraczamy do epilogu, który podobnie jak prolog zmieści się w jednym długim odcinku, także wyczekujcie odcinka 68, a tymczasem mam nadzieję, że ten wam się podobał i jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją. Widzimy się następnym razem w wielkim finale fabuły pierwszego Wiedźmina. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.